every love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczyk, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście Nostal na serwerze Nosebite. I ogólnie widzowie, zanim byśmy przeszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I teraz tak, co się widzowie działo od ubiegłego odcinka? W sumie, powiem wam tak, na samym początku miałbym sobie do was pytanie, które będzie brzmiało następująco. Bo jak możecie pamiętać, kiedyś nagrywałem serię z Nostaila na bieżąco. Czyli w sumie z dnia na dzień, co się w sumie danego dnia wydarzyło. I pytanie jest takie, czy byście woleli, żeby materiał był taki codziennie, który w pewnym momencie czasem będzie totalnie nic nie wnosił i będziecie po prostu chcieli oglądać dosłownie nawet nic na tych materiałach ciekawego, czy byście woleli mieć materiały co 2-3 dni, kiedy będzie większy zakres jakichś zmian? I teraz pytanie jest do was. Napiszcie mi w komentarzach, co wy uważacie i jak to powinno zostać zrobione. Więc najchętniej po prostu bym wysłuchał waszych tutaj takich podpowiedzi do mnie. I tak, co się działo do ostatniego odcinka? W sumie powiem tak, jak zobaczycie za chwilę moją postać, to w sumie będziecie zszokowani, że jest tak niesamowicie spora różnica tego wszystkiego, co się w ogóle wydarzyło. Tak, nie wiem, to jest naprawdę, widzowie, coś niesamowitego, że po prostu w ubiegłym odcinku tak się wydarzyło, teraz w tym odcinku się tak wydarzyło, szkoda gadać. Co się wydarzyło do ostatniego odcinka? Powiem wam tak, jak zobaczycie tą różnicę, to będziecie wprawdzie bądź szokowani, że nas tak niesamowicie spora. Taki w sumie największy aspekt, najważniejszy, to poszedłem wykonywać SP4 wojownika, które w sumie bardzo było mi potrzebne. No oczywiście kończyłem wtedy fabułę, udało mi się skończyć fabułę do aktu trzeciego. Aktu czwartego chyba tutaj na serwerze w ogóle nie ma. Akt piąty, ja w sumie mówiłem już w ostatnim odcinku, że po prostu aktu piątego nie zrobiłem i zakupiłem sobie mieczek od gracza Barona. To co serdecznie dziękuję, naprawdę bardzo niesamowicie mi wspomógł rozwój postaci. Po tym wszystkim poszliśmy robić SP4. Pozdrawiam tam jedną osóbkę. W sumie nawet nie pamiętam niku, nawet nie mam tego niku zapisanego, ale pamiętam, że jak robiliśmy z tą osobą misja na SP4, to nie była świadoma tego, że itemy wylecą na ziemię. Taka śmieszna historia, bo była, że ta osoba nie wiedziała, że musi podnosić przedmioty z ziemi, żeby zaliczać je. No i miała misję, że miała 34 na 35. My przez przypadek podnieśliśmy jeden przedmiot wcześniej, po prostu mieliśmy tą przewagę. No i musiał samemu. I mu dropił przedmiot na ziemię i powiedział: aha, XD, dalej mam 34. A ja takie: o nie, tak nie może być. No i napisałem na czacie: podnieś tylko do ziemi. No i podniósł. Naprawdę powiem tak, że to była taka malutka rzecz, mało istotna, ale w sumie bardzo mnie zaskoczyła, tak to mogę ująć. Następnie powiem tak, tego dnia już byłem w sumie taki podirytowany, czy ja wiem, czy mogę to tak ująć, że podirytowany, ale miałem taki hype. Chcę po prostu pójść expić, no po prostu. No weszło we mnie coś takiego, wszyscy już ekspią ten nabór, no w sumie na tamten okres czasem nie ekspił jako sporo osób, no ale chciałem pójść, widzowie, ekspić. No i poszedłem ekspić i wprawdzie mówiąc, za chwilę wam też, widzowie, pokażę, w jaki sposób odbywało się u mnie ekspienie na postaci, co może być naprawdę bardzo ciekawym dla was zaskoczeniem. No i wprawdzie mówiąc, teraz w sumie byśmy do tego przyszli, więc przejdźmy do gry. Patrzcie, widzowie, na to. Zmiana jest, wprawdzie mówiąc, oszałamiająca. Wprawdzie mówiąc, zmieniło się, powiem tak, się zmieniło sporo, musicie chyba sami to ocenić, ale myślę, że porównując od ubiegłego odcinka, zmiana jest tak niesamowicie olbrzymia, tak niesamowicie spora, tak się niesamowicie sporo elementów zmieniło, że ja sam w sumie jestem w szoku, że jak obejrzę w swój ubiegły odcinek, jak jest olbrzymia zmiana. To jest coś niesłychanego. Więc myślę, że na samym początku byśmy poruszyli kwestię wyposażenia. Coś tu się zmieniło. Maska X. Maski X chyba nie miałem, wydupiłem na lot.
Co ciekawe, widzowie, powiem wam taką śmieszną historię. Byłem na lot, wydopiłem maski X, dwie maski X i dwie sprzedałem za 3 kaka sztuka, to... Jakim cudem? Nie mam pojęcia. Po wbiciu 30 AW kupiłem sobie tą czapkę. Powiem tak, niezmiennie mi się przydała. Nic specjalnego w tej czapce jest, ale bardzo się przydała. Kupiłem dumialkę bodajże za 18 kaka, już została wyekspiona na 80%. Miecz. Dalej ten sam, nic specjalnego. W sumie powiem tak, jest bardzo ten miecz specjalny, bo bardzo mi pomaga. Bez niego na pewno nie byłbym w takim momencie, jak jestem teraz. Więc naprawdę ten miecz zrobił swoją robotę. To trzeba wziąć pod uwagę. Tu mamy jakiegoś pana Pazija. I napiszemy tu pozdrów kogoś, dzięki. Pozdro Jamek. Pozdro Jamek. Co? To jest Jamek? Nie, to... Albo nie, to nie może być Jamek. Nie, bo Jamek był o tej godzinie spał. No to postawiamy Jamka. No i kontynuując, odszczep plus 0. Tak jest, widzowie. To w sumie jest przedmiot, który wystarczy do tego, żeby bić ten awok, który mam aktualnie, czyli 48, widzowie. To w sumie naprawdę coś szalonego, że tylko tyle wystarczy. Czy jakieś ma lepsze resy? One są za darmo, nic specjalnego. Biżuteria w sumie bardzo ciekawy element. I co ciekawe, nie wiem, czy to tak normalnie działa na serwerze, czy też nie, ale zauważyłem to, że to biżu wchodzi jakby w HP i one ma wpływ na to. Przypuśćmy przykładowo, z biżu mamy 3000 HP, ale otrzymamy buffa, co na przykład zwiększa HP o 10%, to nagle z tych 3000 w biżu by się 3300. I nie wiem, czy to tak normalnie działało, czy też to tak nie działało, ale tutaj tak na tym serwerze działa, że po prostu jeżeli otrzymuje jakiś przedmiot, jakieś wzmocnienie HP, to dodatkowo boostuje. Taka ciekawostka. Kontynuując, kupiłem sobie również strój pana królika. Kupiłem go w sumie na przecenie. Na następny dzień, jak wyszedł film, ten ubiegły. W sumie zastanawiałem się, czy mi opłaca się kupować ten strój za tyle pieniędzy, bo miałem taki malutki dylemat, bo zapłaciłem za niego 30 kaka. I powiem tak, to był strzał totalnie w dziesiątkę, ponieważ na następny dzień ludzie sprzedawali nie taniej niż bodajże 50-60 kaka. Teraz aktualnie w dniu dzisiejszym chyba sprzedają to po 70 kaka. Więc ogólnie to w sensie, no, inflacja nastaje. No niestety, bo w sumie ludzie zaczynali expić więcej pieniędzy i tak dalej. Następnie mamy skina. To zapłaciłem chyba 17 kaka. No żeby po prostu przyspieszyć sobie expienie. W ubiegłym odcinku widzieliście również wydę, które w sumie wam wcześniej nie pokazywałem. To wydra jak wydra, nic w sumie specjalnego, kupiłem ją za 21 kaka. Bardzo bym niesamowicie napalony, że chcę mieć wydę i kupiłem ją drugiego dnia, dzień kiedy nagrałem materiał. Również kupiłem Junę z S-kom, 3 razy S za 55 kaka, więc w sumie to jest w miarę taka w porządku cena, bo niektórzy kupowali po 40 kaka, ja kupiłem w takim momencie, że ta Juna już podróżała na około chyba nam 70 kaka, więc wszystko jest w porządeczku. Coś jeszcze się zmieniło w wyposażeniu? Bałagan, syf. No wiadomo, no tutaj parę elementów zostało wydobionych. Tutaj powolutku książeczki mam i mogę wam się pochwalić, że sobie mam już na dzień dzisiejszy tylko dwie książki. Tą na 38, tą na 48, to w sumie jest wszystko, co jest z książek. Większego pokazu, jeżeli chodzi o to, nie ma. Również, widzowie, jest taka fajna rzecz, o której wcześniej nie pokazałem wam i w sumie jest niezmiennie mi przykro, bo zbytnio się rozpędziłem. Ponieważ tutaj jest coś takiego jak BB, do którego możemy wejść. Problem jest taki, że ja tego, widzowie, BB niestety nie zrobię, bo jestem za słaby, tak to mogę określić. Ponieważ mamy BB, tak jak to jest od pierwszego CP do... Od pierwszego, od sumymenty. Mamy takie BB, które jest od pierwszego CP do... Znaczy nie od pierwszego CP, od pierwszego AW do 29 bądź 30.
I one w sumie jest bardzo fajne, one są bardzo łatwe do wykonania i za nie otrzymujemy 2 kaka, tam piórka, kulki i tak dalej, zbijmy to na szybko. O kurde, zużyłem skilla, sam nie wiem na co. Ja nawet nie wiem, czy ja to zbiję, widzowie. Co? Ale byś wywaliła ta jedzenia, halo? Co tu się dzieje? No i ogólnie, powiem tak, ja tego nie wykonam. Powód jest w sumie, widzowie, bardzo prosty. Nawet nie chodzi o to, że ona nie jest w stanie mnie pokonać, ta Elenia. Tylko bardziej, widzowie, chodzi o to, że jakby to ująć. Ja mam mieć na 92 poziom. Są na tej BB 3 fale. 3 fale, potem jest bodajże Senaska, na tej fali jest bodajże Fernonka. No ale no widzowie, no nie będę ukrywał, że ja z mieczem na 92 poziom tego nie wykonam. Wielka szkoda, że nie pokazałem wam tego BB wcześniej. Bądźcie, postawiam jakoś to organ, żeby wam pokazać tą wcześniejszą wersję. Tak to mogę określić. Następnie byśmy teraz poruszyli kwestię tego expa, w jaki sposób zacząłem expit na samym początku serwera. To było w sumie dosyć specyficzne, bo expiłem na Blade'zie. Tak jest, widzowie, expiłem na Blade'zie i poszedłem sobie hop, hop, hop. Tutaj w sobie ten górny prawy róg, włożymy sobie wróżkę wody i włożymy sobie Blade'a. I w jaki sposób expiłem na akcie 6, 6-2 dokładnie, AW, tak jakby w ubiegłym odcinku, do levela 8. Wprawdzie byłem, ciutkę się namęczyłem i coś ciekawe, widzowie, że ten 8 AW wbiłem tym mieczem. Męki trochę było. Nie powiem wam, że nie. Tutaj mobów nie ma? Są moby. To już wam pokazuję. Wchodzimy sobie na tą kartę specjalisty. A tu wiadomo, będę delikatnie mocniejszy, bo mam tutaj już delikatnie lepsze przedmioty. Wejdę sobie na szybko do Minilando po buffy. Okej. Okay. Więc jak widzę, mamy kurczaczki. No i mniej więcej pokażę wam, w jaki sposób expiłem. Więc ja tak, wiem, że sobie leciałem. Brałem na klatę... Widzowie, nie wiem, gdzieś na przykład dotąd. Naprawdę, gdzieś na przykład dotąd dobiegałem. Brałem te moby stąd. To było na tam 93 poziomie. Tu sobie na przykład dawałem tak. Tu używam sobie lasta. Tu, hop. Hop. No i tu zbijałem. W taki sposób, widzowie, wbiłem 8 AW. Naprawdę, w taki sposób wbiłem 8 AW. I na tym bodajże w taki sposób zarobiłem pierwsze 30 kaka. Więc to jest naprawdę, widzowie, bardzo mnóstwo pieniędzy jak na początek, na tamten okres czasu. Dzięki czemu byłem w stanie rozwinąć swoją postać. Ale jednak stwierdziłem, że to jest jednak dłuższą metę zbytnio nieopłacalne. Albo kurczę, no nie będę się męczył, bo przecież w taki sposób zabijam te wszystkie moby. Więc po prostu zrobiłem sobie odszczepa. I też w sumie w najbliższym czasie pokażę wam, w jaki sposób uda mi się wydobyć te wszystkie przedmioty, aby wykasować sobie odszczepa i wam to w sumie wszystko, widzowie, bo ja umieram. To nie jest dobre, widzowie. Tu. Ty, halo. Ty, bo ja tego nie zbiję, no. Dobra, czekajcie, pójdźmy sobie stąd. No i no, w prawdziwym momencie pomogło mi to niesamowicie. W momencie, jak widzowie wbiłem odszczepa, nie poszedłem na wolę expić. Z jednego powodu, dlaczego nie poszedłem na wolę expić, bo miałem na odszczepie 20 jobę bodajże. No, co jednak uniemożliwiało mi to po prostu pójście expić. Więc wpadłem, żeby pójść na alternatywę, bo przeważnie na wolę i chodzi się expić, bo tam się, no, łatwiej powiedzmy expić, tak to mogę określić, ale jest taki warunek, że potrzeba mieć ten pewien damage. Pewien damage, którego niestety ja na tamten moment nie miałem. I pokażę wam mniej więcej, w jaki sposób expiłem od pierwszego do jakoś 28 poziomu AW oczywiście. I tak. Teraz wam pokażę, tak jak wspominałem, w jaki sposób expiłem od tego tam 8 AW mniej więcej do 28. Tutaj sobie zrobiłem specjalnie taki punkt, teleport, właśnie na ruiny 1. I już wam pokażę, w jaki sposób to było ekspione. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie w tym momencie mapa wolna. I ogólnie biegłem sobie tutaj, stąd. Wiadomo, no ja nie byłem jakiś wtedy potężny.
bo miałem niską jobę. Więc mieć sobie gdzieś taki lul, było sobie, nie wiem, podbiegałem. No wiadomo, to wszystko było wtedy bez juny, bez... Tylko miałem wydę wtedy, no i podbiegałem, sobie to zbijałem. Następnie powiem tak, dlaczego poszedł... O! Pewnie się pytacie, dlaczego poszedłem expić na przykład na takim małym polu. Z tego powodu, ponieważ miałem niską jobę. Niska joba powodowała, że po prostu miałem mało punktów rozdanych. No i potem wiadomo, no i po prostu miałem większą jobę. No z automatu po prostu to się powiększało. Aż w końcu dodałem od początku mapy do tego miejsca mniej więcej. No potem jak się rozwinąłem, no w sumie lulałem tak jakby tą mapę na 3, czyli tu kończyłem spota. Następnie leciałem sobie do miejsca tego tutaj. No ja to nazywam taką oazą czy coś takiego. O, nie dostałem stuna. Mniej więcej dobiegałem sobie gdzieś do tego miejsca. Tutaj zawijałem i w momencie jak sobie tutaj zawinąłem, hop hop hop, próbuję sobie to zbić. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie dostał jakiegoś high kicka przez przypadek. No i tutaj w momencie jak sobie to zbijałem, to byłem prawda zadowolony. Fajnie zbijałem sobie te moby, wszyscy byli zadowoleni. No i jak zbiłem tego spota, to byłem później delikatnie dalej. Czyli ludałem sobie odtąd, od tego miejsca, tu do góry. I następnie jak dobiegłem sobie tu do góry, tu skręcałem delikatnie w prawo. Hop hop hop. I tu zawijałem na tym łeczku, tak to określę, no nie wiem, to nazwę inną oazą. No i potem zbijałem, no analogicznie, prawda, tego spota, hop hop hop, jak zbiłem tego spota, to po prostu byłem zadowolony, no i po prostu mogłem lecieć widzowie dalej. Ale sytuacja potoczyła się w taki sposób, że w pewnym momencie, no jednak musiałem stąd wyjść. Dlaczego? Znowu dopiłem Odessa. Znowu do pomysła. To nie było totalnie. Pomyślcie sobie, że to jest tak niesamowicie mała szansa. I ja na filmie. Gdzie po prostu robię przez przypadek dwa spoty. Dostaję dwa desy. To jest darmowe 6 kaka. I po tym jak byłem takim 28 jobem. Znaczy nie 28 lewym. Miałem jakąś 85 jobę. Myślę, że coś podobnego. Wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy powinienem wyjść. No i poszedłem wtedy sobie na wolę piątkę expić. No tutaj w sumie jak są tutaj starzy widzowie, to pewnie to wszystko pamiętają, w jaki sposób to się wszystko toczyło. Widzę, tu są gacze, więc sobie wam pokażę na szybko, po prostu nie przeszkadzają tutaj ludziom. Że po prostu leciałem sobie tędy, widzę, że powolne jest. Leciałem sobie tędy, hop hop hop, na oczywiście na odszczepie. Leciałem i nie byłem w sumie, mógłbym być w mapę na całe, ale byłem świadomy tego, że będzie ciężko. Expienie do 30 AW było wprawdzie mąckatorgą z tego powodu, bo brakowało mi tej głupiej czapki. Naprawdę brakowało mi tej głupiej czapki na efekty. W momencie jak włożyłem tą czapkę, to expienie tutaj się zmieniło 480 stopni. W sumie spróbujmy sobie to zbić. Wiadomo, akurat różnica tutaj taka jest, że te moby są delikatnie trudniejsze. No i z biegiem czasu, powiem tak, czasem mam jednak te momenty, kiedy mam tak zwane te wyjebki. Dwa desy dopły? Ja pierd... Nie wiem, co mam powiedzieć, serio, nie mam pojęcia. Naprawdę, czasem mam tak, że jak 40 minut, dopną mi 2 desy. Tu kupi materiał, nagrywam widzowie. 4 desy, kurde, przypadek poleciał. No i analogicznie po prostu widzowie, biegłem sobie tam do końca mapy. I w taki sposób wbiłem widzowie dnia wczorajszego z 22 AW do dnia dziś... Do dnia wczorajszego do dzisiaj 48 poziomów, no 48 poziomów, laczek. Myślisz, a nie mówisz. To, co powinno zabrzmieć. Czyli z 22 AW byłem dokładnie 48. No i w sumie tak to się potoczyło. Mnóstwo pieniędzy
Można powiedzieć, że zarobiłem, z czego 120k pożyczyłem, więc jestem delikatnie na minusie. Zastanawiam się w sumie, widzowie, może wy macie radę bądź nie. Zastanawiam się nad zmianą wyposażenia na ten akt 6, 6.2 to jak na 45 poziom, ale się zastanawiam, czy warto. Może nie zaczekać chwilę i po prostu kupić sobie EQ na 55 AW, bo też ma wkrótce wyjść akt 7 i to w sumie jest taka wielka zagadka w mojej głowie. No i w sumie, widzowie, z takim akcentem będę się z wami żegnał i jeszcze raz dzięki śliczne za to, że dotrwaliście do tego momentu, więc pamiętajcie, medyczki, oczywiście o zostawieniu soczystej łapeczki, subskrypcją. No i z mojej strony to byłby tyle, więc oczywiście, ciao.